Skaryszew. Miasto, którego historia sięga XII wieku. Od setek lat ważny punkt na handlowej mapie kraju. Skaryszew to jedno z większych centrów handlu końmi w Polsce. Dlatego Dni Skaryszewa 2013 były szczególnym wydarzeniem. Szczególnym, bo za chwilę, w 2014 roku, Skaryszew będzie świętował 750-lecie nadania praw miejskich i miasto już się do tego wydarzenia przygotowuje. Ale szczególnym także dlatego, że po raz pierwszy ich ważnym elementem była regionalna wystawa koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana w Stadninie Hubertus. Skaryszew zawsze kojarzył się z końmi, z handlem, z hodowlą koni. Wystawa, dzisiejszy przegląd regionalny koni zimnokrwistych, to jeden z elementów, który wpisuje się w tą całą wieloletnią tradycję hodowli koni w Skaryszewie. Wystawa regionalna, na którą zjeżdża 43 najpiękniejsze konie zimnokrwiste i klacze i ogiery, jakie hodowane są w naszym regionie. Skaryszew, jak to mówią, koniem stoi. Tradycja organizowania tu końskich jarmarków ma już ponad 400 lat. To silna tradycja. Na terenie gminy jest wielu hodowców, którzy hodowlą koni zajmują się z dziada pradziada. Skaryszewskie wstępy, organizowane w każdy wstępny poniedziałek Wielkiego Postu, przyciągają tysiące osób z Polski i z zagranicy. Setki osób przyjechały także na wystawę koni. No dzisiaj regionalna wystawa koni zimnokrwistych, klaczy i ogierów. Po raz który u Państwa? U nas po raz pierwszy. Ale zanim jurorzy zaczną oceniać konie, zajrzyjmy jeszcze na chwilę na miejski stadion. Dni Skaryszewa rozpoczęły się bowiem od imprez i konkurencji sportowych. Dzień sportu odbył się pod hasłem 3 razy 30 razy 130. Jak będziesz 3 razy w tygodniu poddawał się aktywności jakiejś sportowej, fizycznej przez 30 minut, 3 razy po 30 minut i przytętnie minimum 130, trzeba serduszko na to wyższy poziom wprowadzić, no to wtedy człowiek będzie się czuł, będzie zadowolony z życia, będzie silny, będzie sylweteczka, uśmiech na twarzy, bo przecież endorfiny podczas wysiłku fizycznego się uwalniają tutaj gdzieś w mózgu, czyli hormony szczęścia. Choć żar lał się z nieba, zawodnicy dopisali. Na boisku trwał turniej siatkówki plażowej, a tymczasem na starcie ustawiała się kilkudziesięcioosobowa grupa tych, którzy chcieli spróbować swoich sił w uliczno-przełajowym wyścigu kolarskim o puchar burmistrza Skaryszewa. 3, 2, 1, start! Trasa wyścigu liczyła około 15 km i wiodła najpierw ulicami Skaryszewa, a potem drogami polnymi. Ci, którzy przygotowali zbyt wąskie opony, nie mieli szans. Wygrał Jarosław Kleczaj. Przyjechaliśmy we dwóch tutaj z jednej drużyny. Wcześniej dogadywaliśmy się, jak mamy jechać, no i udało nam się wygrać. Udało się, choć trasa nie była łatwa. Trasa była piaszczysta, szybka, no i upał dał ostro nam popalić. W samo południe mordercze warunki, z nieba leje się żar. Dokładnie, w samo południe 33 stopnie i to jest właśnie ciężkie. Na stadion w Skaryszewie jeszcze wrócimy na koncert, ale to za chwilę, bo w Stadninie Hubertus już na wybieg wychodzą pierwsi uczestnicy pokazów. Imprezę prowadzi Jacek Hebda. Prezentujemy zimnokrwiste klacze roczne i dwuletnie oraz ogierki zimnokrwiste roczne w celu wyboru najlepszego konia pokazu. Jest to tak zwane porównanie hodowlane, połączone jednocześnie z nagradzaniem tych koni. Nagrody są przewidziane tutaj zarówno z puli, prawda, ministerstwa, jak i Związku Hodowców Koni. Takie wystawy organizowane są cyklicznie w różnych regionach w kraju. My staramy się w takim historycznym miejscu jak Skaryszew tę ideę hodowlaną i prezentacji hodowlanej koni kontynuować. Jada po obierze graper. Wystawa to jednocześnie promocja polskich koni. Jesteśmy w Polsce, no to co będziemy promować, jak nie polskie konie? Bardzo prosimy o ocenę typu klaczy bryza. 8,5, 8,5, 9. Bardzo proszę o ocenę pokroju. 8,5, 8,5. 8,5. Nie ma tu koni słabych. Te konie, które są tu prezentowane, nie są koniami przypadkowymi. One przeszły wstępny etap selekcji, zostały przez nas, przez inspektorów związków, wybrane na poziomie hodowlanym w terenie i dopiero jako pewien zaszczyt i pewną promocję zostały tutaj oddelegowane do tego, żeby hodowcy je zaprezentowali na tej wystawie. Więc to jest elita, ale w tej elicie oczywiście są konie i lepsze, i trochę gorsze. Z poziomu jesteśmy jednak bardzo zadowoleni. Tutaj konie są trochę w nowym środowisku. Widzą inne konie,
nie potrafią bardzo się zachować, ponieważ przyzwyczajone są do swojej stajni, do swojego podwórka i do swojego obejścia, ale z niewielką pomocą, prawda, asystenta, tutaj pan Mariusz delikatnie popędzając batem, czy nawet przejmując w tej chwili wodze, spróbuje przeprowadzić tę klaczkę w kłusie. Ogółem w wystawie wzięło udział kilkudziesięciu hodowców z całego regionu. Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni obsługuje 8 powiatów byłego województwa radomskiego. W związku zrzeszonych jest około 500 hodowców. W ich rękach znajduje się blisko 500 matek hodowlanych i blisko 200 ogierów. A oprócz tego ta, jak to mówią hodowcy, młodzież hodowlana, która była prezentowana na wystawie, czyli roczne i dwuletnie klaczki i roczne ogiery. Ocenia się kilka cech. Pierwszą podstawową cechą, którą ocenia juror, jest typ. Jest to odniesienie tego konia, którego widzimy, oglądamy, punktujemy w stosunku do wzorca hodowlanego. I każda rasa ma ten wzorzec hodowlany trochę inaczej określony. Innym wzorcem jest koń szlachetny małopolski, a inny wzorzec jest konia zimnokwistego. Mając w oku i w parametrach ten wzorzec, porównujemy tak jak gdyby do jakiegoś szablonu. Czy nam ten koń do tego szablonu pasuje, czy nie. I na tej podstawie dajemy te punkty w rozpiętości od 1 do 10, prawda? Oczywiście słaby koń to jest taki, który tu w ogóle się nie powinien pojawić, gdyby dostał powiedzmy 5 czy 4 punkty. Tutaj najniższą oceną w typie było 8, czyli bardzo wysoka, więc te konie były bardzo typowe. Drugą cechą, drugim elementem jest ocena pokroju, czyli poprawności budowy takiego konia, a więc tego, jak on ma zbudowaną chłodę, czyli tułów, jak poprawnie stoi na kończynach, na nogach przednich, na nogach tylnych, chodzi o skątowanie stawów, chodzi o czystość tych stawów, jak jest poprawny ten koń w budowie szyi i głowy. Ta budowa, czyli pokrój, również jest oceniany w skali 1 do 10 i również to jest ta dziesiątka to jest taki ideał, do którego dążymy. Następnym elementem są dwa podstawowe ruchy konia, czyli stęp i kłus. Stęp to jest ten powolny, prawda, kiedy koń sobie idzie takim spacerkiem. Nam się wydaje, że spacerkiem, ale również są takie elementy, na które zwraca komisja uwagę. Czy on jest wydajny, luźny, czy tak jak tu w niektórych miejscach mieliśmy takie momenty, że był skracany, że był trochę nierytmiczny. I ta skala również od 1 do 10 punktów. Podobnie oceniany kłus, czyli ten ruch pośredni między stępem a galopem. W skali od 1 do 10. No i ostatnim elementem ocenianym jest sposób prezentacji, przygotowania konia do wystawy, sposób kondycji, pielęgnacji tego konia, czy on jest właściwie odżywiony, czy te żebra są na wierzchu, czy widać, że owsa w domu nie brakuje, że hodowca o niego dba, że wyczesał grzywę, ogon, przygotował właściwe ogłowie, nałożył elegancką pastę na kopyta. Przed nami na płycie numer katalogowy 2. Jest to klaczka Framuga, rasy polski koń zimnokwisty, urodzona 15 sierpnia 2012 roku, maści Karę. Hodowcą i właścicielem tej klaczy jest pan Ignacy Krzysztof Trela z Nowej Wsi w powiecie lipskim. Klaczka jest córką ogiera Polo III. Wystawa koni to jedno z działań, jakie podejmuje powstałe niedawno Ogólnopolskie Centrum Promocji Hodowli i Obrotu Końmi z siedzibą w Skaryszewie. Ogólnopolskie Centrum Promocji Hodowli i Obrotu Koni Zimnokrwistych to działanie, które zainicjowane zostało w tym roku, wiosną tego roku, po tegorocznych wstępach. I jest związane z tym, aby podnosić kulturę hodowli, obrotu, sprzedaży, transportu koni zimnokwistych. To bardzo ważne zadanie. Chodzi o to, żeby z jednej strony pokazać, że dla hodowców dobro zwierzęcia jest na pierwszym planie, a z drugiej, żeby stale poprawiać warunki obrotu koni. Chcielibyśmy przy pomocy środków unijnych, w następnej projekcji unijnej, wybudować w Skaryszewie targowisko, w cudzysłowie, bo to po prostu zjawisko handlowe, infrastruktura do obrotu koni zimnokwistych i nie tylko, tak aby ona była nawet wzorem dla innych targowisk w Polsce, w jaki sposób należy traktować konie, które przywożone są na handel. Oprócz tego targowiska chcemy uruchomić także przy pomocy internetowego portalu na przykład taką stronę, gdzie można by było prowadzić akcje, sprzedaż, obrót, pokazy koni. No właśnie na monitorze komputera każdy w swojej siedzibie hodowca będzie mógł się zapoznać z ofertą przygotowaną przez innych hodowców, a administrator sieci zajmowałby się kojarzeniem poszczególnych zainteresowanych osób. Także nie trzeba by było tych koni transportować, czyli taki obrót koni
na targowiskach, rzeczywisty, fizyczny, a także w internecie. Te działania mocno wspiera także Polski Związek Hodowców Koni. Zaangażowanie ludzi, zarówno władz, jak i samych hodowców, to przedsięwzięcie jest dosyć znaczne. Dość powiedzieć, że przy okazji powołanej w tym celu debaty w miesiącu marcu zjechało się tu blisko 500 hodowców z całego kraju. Tu nikt na pewno nie jest zainteresowany, żeby koni nad końmi się znęcać, żeby te konie katować, a wręcz przeciwnie, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsza wystawa, jak wspaniale te konie są przygotowane. Działania podejmowane przez Ogólnopolskie Centrum Promocji Hodowli i Obrotu Końmi mają na celu także promowanie polskiego konia zimnokrwistego, ale nie tylko, także hodowców. Koniem polskim Polska stoi, także myślę, że musimy promować, chociaż tak naprawdę dobry koń, dobrze wyhodowany, on promuje się sam i nie musimy tak naprawdę tego przykładać dużej woli. Natomiast jeśli chodzi o konie na rynku polskim, musimy promować hodowcę i hodowlę z racji tego, że ta hodowla podupada nam. Miłośników koni jest wielu, hodowców jest niewielu. Dwa, że jest to w tej chwili pasja, hobby, które nie jest rentowne tak naprawdę. Pan Mariusz swoją przygodę z hodowlą rozpoczął 10 lat temu. Na wystawie w Staryszewie prezentował roczną klaczkę i półtorarocznego ogiera. Pierwszego konia można kupić za kilka tysięcy złotych, niewielkie kilka tysięcy złotych, odhodować i tą hodowlę ustabilizować. Ja przyznam szczerze, że 10 lat temu zacząłem, a realizowałem własne marzenie z lat dziecięcych. Także na 2 hektarach, w tej chwili jest ich 5, mam 4 sztuki. Myślę, że można, to trzeba bardzo chcieć, trzeba być bardzo zaangażowanym. Skoro już o pieniądzach mowa, zapytajmy o ceny. Na dzień dzisiejszy sądzę, że takie roczne klaczki, które tu były prezentowane, ich cena może dochodzić do 5, 6, a może nawet i 7 tysięcy złotych za sztukę. To nie są pieniądze może duże, ale też i, prawda, niemałe. Jeśli chodzi o konie starsze, to oczywiście takim odnośnikiem dla nas jest coroczna aukcja ogierów, gdzie mamy ten poziom na wysokości około 10 do 12, 14 tysięcy złotych za sztukę bardzo dobrego ogiera hodowlanego zimnokrwistego. I choć rzeczywiście ceny może nie odstraszają, to warto pamiętać, że nie każdy może być hodowcą. Nie decydują pieniądze. Hodowla to nie tylko pasja, ale to również powołanie i nie można powiedzieć, że każdy przypadkowy człowiek, który chciałby się tym zająć, ma do tego odpowiednie predyspozycje, ma do tego odpowiednie konie, ma do tego odpowiedni zapał, ale przede wszystkim i wiedzę. Bez tej wiedzy ugruntowanej praktyką hodowlaną koni hodować się nie da. Regionalna wystawa koni odbyła się w Stadninie Hubertus po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. W maju rozgrywane są tu zawody regionalne w skokach przez przeszkody. Kolejne odbywają się we wrześniu. A ten pokaz to już poza konkursem. A teraz pora wrócić na stadion, na koncert, który zakończył dni Skaryszewa. Watch that.
spotykamy się dzisiaj już tradycyjnie na Dniach Skaryszewa. To takie jakby ostatnie dni Skaryszewa przed nową erą. Bo oto, proszę Państwa, w przyszłym roku to nieduże miasteczko Skaryszew będzie święciło swój jubileusz. 750-lecie praw miejskich Skaryszewa. Gdy w 1264 roku książę Bolesław Wstydliwy nadawał prawa miejskie Skaryszewowi, to było w dowód uznania jego prężności handlowej, gospodarczej właśnie w XIII wieku. Do dnia dzisiejszego Skaryszew ma prawa miejskie, z czego jest bardzo dumny, a my jesteśmy z tego dumni, że jako mieszkańcy Skaryszewa potrafimy żyć, funkcjonować po miejsku. Życzę wspaniałej zabawy, no i do zobaczenia na tym trawiastym parkiecie, gdy zagra już zespół do tańca. Lasze zaście wtedy miałem ja, gdy poszedłem z tą dziewczyną w sad. Zbierałem gruszki i jabłka też, patrząc na nią tak mówiłem jej. Pod lóżeczką dwa jabłuszka masz. Bardzo dobrze śpiewam razem. Ja poproszę, to mi jedno dasz. Pocałować i skosztować też. No właściwie fajne dziewczę jest. I wszyscy prosimy razem. Pod lóżeczką dwa jabłuszka masz. Jak poproszę, to mi jedno dasz.